Dzień dobry Państwu, czyni wobec Wita Kapitan Lisowski w wielozakresowym serwisie informacyjnym. Dzień dobry Państwu, witamy 15 lipca i zacznijmy od tego, że jest to rocznica kolejna zwycięskiej dla wojsk Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego bitwy pod Grunwaldem, wspaniałej wiktorii, jednej z największych bitew średniowiecza, więc jest o czym pamiętać. Parę lat temu byłem ze wspaniałą ekipą ludzi na takim zlocie na Grunwaldzie, było mega, super, te wszystkie działania grup rekonstrukcyjnych, było mega, wszystkim polecam w razie czego. To z rzeczy takich fajniejszych. Z drugiej strony mamy kwestię po zamachu na Donalda Trumpa, którą wczoraj omówiliśmy z Pawłem Jeżowskim, więc rozlekał się nad tym nie będę, ale sprawa zaczyna żyć trochę własnym życiem, te koszulki, żeby na tym zarobić, reakcje Chin, reakcje Rosji, a nawet reakcja prezydenta Macron, który wysłał depeszę do osoby, która nie jest głową państwa, jaką jest Trump, ale najwidoczniej uznał, że głową państwa będzie, więc trzeba zadbać o relacje. I żyjemy w tej chwili w tej sytuacji, że ciągle czekamy na dalsze dane, dalsze informacje o sprawie tego zamachowca. Zastanawiają się wszyscy nad tym, jak to się stało. Pojawiają się najróżniejsze teorie spiskowe, mówiące łącznie z tym, że przez 3 minuty snajperzy policyjni obserwowali ruchy tegoż młodzieńca na tym dachu, ale rzekomo nie dostali od Secret Service zgody na neutralizację tego zagrożenia. To są, mówię, teorie spiskowe. Najróżniejsze wyciekają. Tu trzeba chyba teraz wziąć kilka głębszych oddechów po tych pierwszych reakcjach i na spokojnie obserwować i analizować te informacje, które są podawane, żeby nie popłynąć w niepotrzebne kierunki tego wszystkiego. A jeśli chodzi o nasze bieżące sprawy, to na Onecie ukazał się artykuł znanego duetu, który dotychczas, jak zawsze, potępiałem. O tyle powiem tak. Ten artykuł dotyczy kulisów złożenia swoich dymisji przez generałów Andrzejczaka i Piotrowskiego tuż przed wyborami w 2023 roku, które według mnie te dymisje wstrząsnęły na tyle społeczeństwem, że dały kilka punktów procentowych, co najmniej 3 koalicji 15 października. I o kulisach tego wszystkiego. Kulisach, które w jednym ze swoich vlogów też opowiadałem, jak to według moich informacji wyglądało, w jaki sposób generałowie byli pomijani w łańcuchu dowodzenia, jak to było robione, organizowane, jak ten proceder wyglądał. I ten artykuł, z tego, co zdążyłem go przeczytać, w sposób zbieżny z tym, co ja wiedziałem, opisał tą sytuację. Podparty jest to wypowiedziami anonimowych byłych oficerów, byłych oficerów Sztabu Generalnego i tym podobnych struktur Ministerstwa Obrony Narodowej. Po raz pierwszy od dłuższego czasu praktycznie uważam, że nie mam się do czego przywalić w tym artykule, bo on opisuje rzetelnie to, co wtedy się działo, albo raczej proceder, jaki doprowadził do takiej, a nie innej reakcji obydwu naszych wysokich dowódców. Nie mówię, że go polecam, ale przynajmniej nie kontestuję tego artykułu. A teraz, jeśli się będzie Wam podobało, to zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami, wspierania kanału w każdy opisany na kanale sposób. A wszystkim tym, którzy już kanał wspierają, bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do dalszej współpracy, bo to dzięki Wam powstają takie materiały. Teraz punkt pierwszy na dzisiejszej liście. A tym punktem są zuchwałe, ale ubrane w odpowiednie szaty prawne, działania chińskiej marynarki wojennej. Otóż chińskie okręty zostały zauważone u wybrzeży Alaski, co potwierdziła amerykańska Coast Guard, czyli Straż Przybrzeża. 4 chińskie okręty przepływały przez wody międzynarodowe, ale wciąż znajdowały się w wyłącznej strefie ekonomicznej USA.
W oświadczeniu opublikowanym w środę amerykańska Straż Wybrzeża stwierdziła, że wykryła trzy okręty około 124 mil, 200 km na północ od przesmyku Amchitka na Wyspach Aleutskich, a także inny okręt około 84 mil, czyli 135 km na północ od przesmyku Amukta, cieśniny między Morzem Beringa a północnym Pacyfikiem. Obecność chińskiej marynarki wojennej była zgodna z międzynarodowymi zasadami i normami, stwierdził admirał Megan Dean ze Straży Wybrzeża. Niemniej jednak jest to niepokojące dla USA. Odpowiadając na komunikację radiową amerykańskiej Straży Wybrzeża, chińskie okręty stwierdziły i podały jako przyczynę swojego pobytu operacje związane ze swobodą żeglugi, czyli sprawdzanie, jak daleko się można posunąć. Kuter Straży Przybrzeżnej Kimball monitorował ruch wszystkich tych jednostek, dopóki nie przepłynęły na południe od Wysp Aleutskich na północny Pacyfik. Nadal monitorował on działania w wyłącznej strefie ekonomicznej USA i robi to, aby zapewnić bezpieczeństwo amerykańskich statków i międzynarodowego handlu w tym obszarze. W sierpniu ubiegłego roku USA wysłały cztery okręty wojenne oprócz samolotów. Po tym, jak wiele chińskich i rosyjskich okrętów wojennych przeprowadziło wspólny patrol morski w pobliżu Alaski. W tamtym czasie flotylla, która według ekspertów wydawała się być największą, która zbliżyła się do terytorium USA, została opisana jako wysoce prowokacyjny manewr w obliczu trwającej wojny Rosji na Ukrainie, a także napięć politycznych między USA a Chinami w sprawie Tajwanu. Tylko że tym razem była to tylko chińska marynarka. A napięcia wokół Tajwanu są. I na razie nie ma opcji, żeby się zmniejszyły. Co najmniej trzy osoby nie żyją, dwie są ranne po tym, jak mężczyzna z bronią palną zaatakował swoją rodzinę w niedzielę około południa w Niemczech. Do ataku doszło w miejscowości Albstadt-Lautlingen w Badenii-Württembergi, około 93 km na południe od Stuttgart. Jego ofiarami są matka i syn mężczyzny. Sprawca próbował także zastrzelić swoją żonę i córkę. Obie ranne zostały przetransportowane do szpitala, podała tamtejsza rozgłośnia radiowa, powołując się na informacje policji. Po oddaniu strzałów sprawca popełnił samobójstwo. Jego ciało zostało znalezione w ogrodzie domu rodzinnego. Stacja radiowa dowiedziała się z kręgów bezpieczeństwa, że sprawca był myśliwym i zarejestrowano na niego kilka sztuk broni palnej. Policja przekazała, że motyw czynu pozostaje nieznany, a krótko po zdarzeniu niemieckie media pisały o ataku w amoku. Rzeczniczka lokalnej policji przekazała około południa, że znaleziono tam zabitych i rannych, a w mediach pojawiły się początkowo doniesienia o czterech ofiarach śmiertelnych. Skończyło się na trzech, ale sprawa jest dziwna. Na szczęście nie był to żaden przypadek związany z działaniem samotnego wilka, czyli terroryzmu. Niemniej jednak wielkie nieszczęście. Dlatego nie pokazujemy zdjęć, aby korporacja nie miała przeciwko temu żadnych obiekcji. A sobotni zamach na kandydata USA Donalda Trumpa to scenariusz skopiowany ze Słowacji. Tak, wiem, już sobie teraz wyobrażacie. Tam na Słowacji był pistolet, w Stanach karabinek. Tu w Stanach jest wiec wyborczy, jakaś trybuna, tym podobne, zaplanowane zdarzenie, a na Słowacji było niekontrolowane, niezapowiedziane wyjście na kontakt z publicznością przez premiera. Ale według pana Fico jest to ten sam scenariusz, wręcz kopia tego, co było na Słowacji. Gdyby sprawca ataku na Trumpa znał język słowacki, wystarczyłoby, żeby poczytał słowackie gazety, a nabrałby ochoty na zrobienie porządku z nieposłusznym byłym prezydentem USA, napisał Fico na Facebooku. Polityczni przeciwnicy Trumpa próbują go uciszyć, a gdy im się to nie udaje, tak podburzają opinię publiczną, że jakiś biedak sięga po broń, określił słowacki premier. Teraz będziemy świadkami przemówień o potrzebie pojednania, uspokojenia i przebaczenia. No,
On sam akurat jedzie absolutnie na totalnej kontrowersji i atakuje z każdej możliwej strony swoich przeciwników politycznych, których oskarża o podjudzanie do tego, co się wydarzyło. Natomiast podział polityczny w Stanach był widoczny już w 2021, kiedy doszło do szturmu na Kapitol, więc zdaje się, że premier Fico nie odrabia lekcji, ale to jest i tak pikuś przy tym, co wyrabia prezydent Słowacji pan Pellegrini, który nadal twierdzi, że atak na szpital Ahmadit w Kijowie przeprowadzony został albo celowo przez Ukrainę, albo że jest to skutek upadku rakiety przeciwlotniczej ukraińskiej na ten budynek i to, że znaleziono w środku części ewidentnie należące do rakiety H-101 produkcji rosyjskiej, która nigdy nie była na wyposażeniu ukraińskim, nie ma dla niego żadnego znaczenia, jest odporny na fakty. Coraz dziwniej się dzieje z tą Słowacją, niestety. A tu mocne wejście właśnie w co? W edukację czy w politykę? Jedno z niemieckich miast zakazuje gestu tak zwanego milczącego lisa w szkołach z powodu podobieństwa do skrajnie prawicowego znaku. Tym miastem jest Brema, która twierdzi, że symbol używany do wzywania do ciszy w klasie może być mylony z tureckim ekstremistycznym milczym pozdrowieniem. Ja sam pamiętam, jak w szkole panie nauczycielki, zwłaszcza w klasach młodszych, właśnie w ten sposób często pokazywały: cicho dzieci, dzióbek skleić i tak dalej. No i tu się w tym momencie okazuje, że znowu jakiś symbol, który dla nas kompletnie był niewinny, ale miał swoje znaczenie pozytywne, no trafia na listę, na indeks rzeczy zakazanych. Ten gest właśnie milczącego lisa, w którym dłoń złożona tak, aby przypominała zwierzę z wyprostowanymi uszami i mały wskazujący palec i zamkniętym pyskiem środkowe palce przyciśnięte do kciuka, od dawna postrzegany jest jako przydatne narzędzie dydaktyczne przez nauczycieli w Niemczech. To przepraszam, ja chodziłem jeszcze z takimi rzeczami, to było za PRL-u. To Niemcy się trochę co, rozwijały czy się derozwijały. Jednak władze w portowym mieście Brna twierdzą, że symbol ten może być mylony z prawicowym, ekstremistycznym, wilczym salutem, od którego jest nie do odróżnienia. Pozdrowienie to było ostatnio przedmiotem sporu dyplomatycznego i sportowego, gdy turecki piłkarz Merih Demiral użył go, aby uczcić zdobycie bramki w meczu 16 rundy z Austrią na Euro na początku tego miesiąca. Chociaż symbol nie jest zakazany w Niemczech, tak jak w sąsiedniej Austrii i Francji, jego użycie zostało potępione przez minister spraw wewnętrznych Nancy Fieser, która powiedziała, że wykorzystywanie mistrzostw piłki nożnej jako platformy dla rasizmu jest całkowicie nie do przyjęcia. Po wezwaniu ambasadora Turcji w Berlinie i ambasadora Niemiec w Ankarze, europejski organ zarządzający piłką nożną, czyli UEFA, wydał Demiralowi zakaz na 2 mecze. Protesty przeciwko temu zakazowi doprowadziły do apeli tureckich kibiców o jeszcze szersze wykorzystywanie tego symbolu. A Erdogan powiedział, że zakaz był motywowany politycznie. Więc już wchodzimy w politykę. Pozdrowienie wilka jest symbolem i znakiem rozpoznawczym szarych wilków, które są klasyfikowane jako prawicowa grupa ekstremistyczna i mają około 20 tysięcy członków również w Niemczech i w wielu innych krajach poza Turcją. Szare wilki są opisywane przez ekspertów do spraw ekstremizmu jako skrajnie nacjonalistyczne i islamistyczne, z nienawiścią do wielu grup społecznych oraz krajów. Grupa, która ma długą historię terroryzmu sięgającą lat 70., została obwiniona o ataki bombowe w Paryżu i Bangkoku oraz zamach na życie papieża Jana Pawła II w 1981 roku. A ten nakaz w Bremie jest następstwem pewnej szerszej debaty w Niemczech. Przewodniczący Niemieckiego Stowarzyszenia Nauczycieli Stefan Dül wezwał w zeszłym tygodniu nauczycieli do wykazania się większą wrażliwością w korzystaniu z niego w szkołach podstawowych i przedszkolach. Powiedział, że istnieją inne sposoby zachęcania dzieci do zachowania ciszy. Ile rzeczy nam jest, no, że tak powiem, wykradanych z arsenału naszej codzienności przez to, że ktoś je niecnie wykorzystuje. A tymczasem Putin, jak to dobry car, co robi? Nakłada większe haracze na swoich ulubieńców. Najbogatsi Rosjanie zapłacą wojenny haracz. Prezydent Putin poparł w piątek projekt ustawy, który podnosi podatki dochodowe dla najbogatszych Rosjan. Pieniądze zasilą rządową kasę uszczuploną przez wydatki wojenne. Putin podpisał ustawę 2 dni po jej przyjęciu przez obie izby rosyjskiego parlamentu. Sprawa była więc ekspresowa.
I mamy tak, nowy podatek od osób fizycznych. Ustawa zakłada wprowadzenie progresywnego podatku dochodowego od osób fizycznych, który nas zastąpi stosowany do tej pory podatek liniowy. Nowe prawo nakłada 13-procentowy podatek od dochodu do 2 400 000 rubli, czyli jakieś 27,5 tysiąca dolarów rocznie. W przypadku dochodów powyżej tej kwoty obowiązywałaby rosnąca skala podatkowa z maksymalną stawką 22% dla dochodów przekraczających 50 milionów rubli, czyli ponad 570 tysięcy dolarów. Putin oświadczył przy tej okazji, że podwyżka podatków dotknie nie więcej niż 3,2% podatników Rosji. Podwyżka podatku od osób prawnych, o której już wcześniej też było mówione. Ustawa przewiduje podwyższenie podatku z 20 do 25%. Szacuje się, że reforma podatkowa przyniesie jakieś 2,5 biliona rubli, czyli 29 do 30 miliardów dolarów dodatkowych dochodów federalnych w roku 2025. Uszczelnienie systemu podatkowego. Podatek liniowy w wysokości 13% został wprowadzony tuż po pierwszych wyborach Putina w 2000 roku. Miał on ograniczyć proceder powszechnego unikania płacenia podatków i zwiększyć dochody państwa. W 2021 roku Rosja zmodyfikowała system tak, aby osoby zarabiające ponad 5 milionów rubli rocznie płaciły 15% od kwoty przekraczającej ten próg. Chris Weifer, dyrektor generalny firmy konsultingowej Macro Advisory, opisał podwyżkę podatków jako próbę zmniejszenia uzależnienia rosyjskiego budżetu od dochodów z ropy naftowej. Zachodnie sankcje na eksport rosyjskiej ropy, podobnie jak wojna w Ukrainie, mocno go ostatnimi laty nadwyrężyły i to jest zdecydowanie właśnie tego typu ruch. Czy to się uda? Zobaczymy. Ale to jest nowe pole do tego, aby korupcja weszła na wyższy poziom w Rosji. A tu wchodzimy w obszar bliskiej nam, ale jednocześnie w tym momencie niebezpiecznej dyplomacji. Otóż z powodu politycznych zawirowań we Francji kluczowym partnerem Niemiec w polityce europejskiej staje się Polska. Tak uważają posłowie niemieckiej koalicji rządowej i opozycji. Nawet jeżeli premier Gabriel Attal pozostaje na stanowisku, po Francji nie należy spodziewać się obecnie żadnych decydujących impulsów proeuropejskich, napisał Albrecht Mayer w stołecznym dzienniku Tagesspiegel, a to jest bardzo opiniotwórcza gazeta. W tej sytuacji niemiecki rząd powinien zabiegać o zacieśnienie stosunków z Polską. Tak uważa poseł SPD Nils Schmidt, rzecznik swojego klubu parlamentarnego do spraw polityki zagranicznej. W Polsce przypada kluczowa rola, uważa ten polityk, największej partii koalicji rządowej. Jego zdaniem Trójkąt Weimarski powinien odgrywać większą rolę, szczególnie w działaniach na rzecz Ukrainy. Podobne stanowisko zajmuje posłanka współrządzących Zielonych, Chantal Kopf. Jej zdaniem po zmianie władzy w Polsce w relacjach polsko-niemieckich zaczął wiać pomyślny wiatr. W czasach stanowiących poważne wyzwanie Europie potrzebne jest silne francusko-niemiecko-polskie działanie, taka wspólna oś. Jak zaznaczyła po przerwie wakacyjnej w Berlinie, będzie kontynuowany dialog w ramach Trójkąta Weimarskiego. Z ocenami przedstawicieli koalicji rządzącej zgadza się też deputowany CDU, największej partii opozycyjnej, Jürgen Hart. Niemiecki Hadek zwrócił uwagę na bliskość francuskiej skrajnej prawicy i lewicy do Putina i Hamasu, a także antyniemieckość skrajnych ugrupowań. Tym ważniejsze stają się jego zdaniem relacje z Polską. Hart zarzucił niemieckiemu rządowi, że nie wykorzystuje potencjału tych relacji. Polska, jego zdaniem, to wielki sąsiad Niemiec w centrum Europy i powinna wzbudzać większą uwagę w Niemczech. No, z tą uwagą w Niemczech to tak historycznie bym troszeczkę uważał, natomiast na pewno powinni do nas podchodzić w bardziej koncyliacyjny sposób. Chyba tak, takie słowo byłoby racjonalne, ale przynajmniej powinni nas szanować. Tymczasem niemieckie MSW zapewniło, że bardzo poważnie traktuje zagrożenie ze strony Rosji i zapewniło, że generalnie zaostrzono procedury bezpieczeństwa. Zwiększone zagrożenie rosyjską agresją jest w tej chwili rzeczą powszechnie uznawaną za fakt. Twierdzą, pytane o doniesienia w sprawie tego, że Rosja planowała zabójstwo prezesa największego niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall, szef niemieckiego MSW powiedział, że nie może komentować szczegółów poszczególnych zagrożeń pochodzących z Rosji. Tymczasem rzecznik niemieckiej firmy zbrojeniowej Hensoldt zapowiedział ponowną ocenę jej procedur bezpieczeństwa. Koncern produkuje radary do systemów obrony powietrznej Ariste wykorzystywanych przez Ukrainę. Świeżo dwa takie znowu trafiły na Ukrainę.
I stacja CNN, która podała te wszystkie fakty, obserwuje i będzie komentować w najbliższym czasie, ale na chwilę obecną, oprócz tego komunikatu firmy Hensoldt, jakichś większych publicznych deklaracji co do bezpieczeństwa Niemcy, a raczej niemiecki biznes nie podjął albo nie wygenerował. Zobaczymy, jak to dalej z nimi będzie, ale cóż, zagrożenie ze strony rosyjskiej jest poważne i pierwszym, jak dla mnie, wyrazem tego teraz powinno być natychmiastowe zahamowanie wydawania wiz obywatelom rosyjskim. Do kwietnia to były dziesiątki tysięcy wiz w skali miesiąca. I ilu wśród tego tłumu wizowych turystów, czy jak ich tam nazwać, to byli agenci rosyjscy? Nawet w komentarzach pod jednym z filmów dostałem informację od naszego rodaka mieszkającego we Francji, który na Lazurowym Wybrzeżu regularnie dorabia sobie dodatkowe pieniążki w czasie wakacji, że o ile w roku 2022-2023 rosyjskich turystów praktycznie prawie nie było na Lazurowym Wybrzeżu, tak w tym roku się dosyć tłumnie pojawili. Ja stawiam na to, że to dobrodziejstwa paszportów węgierskich, tureckich, może kazachskich, na pewno uzbeckich, kirgijskich, no nie wiem, czy tadżyckich, bo tam ostatnio się trochę dziwnie dzieje, ale to chyba raczej tu należałoby szukać, ale również kwestia tychże wiz niemieckich. Pamiętajmy, to są wizy typu Schengen w jednym kraju unijnym lub w Szwajcarii, która wchodzi w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dostajesz wizę i możesz się na niej przez określony czas poruszać po całej Unii Europejskiej. A tu mamy flagę Tajwanu i śmigłowce, zarówno CH-47, jak i Chinook, jak i S-60 Black Hawk. A czemu to ma służyć? Otóż chińskie MSZ poinformowało w piątek o objęciu sankcjami 6 firm i 5 członków kadry kierowniczej amerykańskich firm zbrojeniowych za sprzedaż sprzętu wojskowego Tajwanowi, który według Pekinu przecież jest częścią Chińskiej Republiki Ludowej. W opublikowanym na stronie internetowej resortu dyplomacji oświadczeniu poinformowano o zamrożeniu mienia ruchomego i nieruchomego oraz innych rodzajów mienia w Chinach. 6 amerykańskich producentów sprzętu wojskowego. Sankcje, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia objęły Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, Evex Aerospace, LKD Aerospace i Summit Technologies. Spośród osób, które znalazły się na liście, jest 3 członków kadry kierowniczej firmy Anduril, która produkuje m.in. narzędzia do analizy danych ułatwiające wykrywanie naruszeń granic oraz dyrektor generalny i dyrektor finansowy AeroVironment, producenta bezzałogowych statków powietrznych. Oprócz zamrożenia ich majątku i zakazu wydawania im wiz do Chin kontynentalnych, Hongkongu i Macau, władze w Pekinie wprowadziły zakaz zawierania transakcji i współpracy z nimi. Oczywiście wszystko się rozbija o status Tajwanu i pomimo tego, że Amerykanie oficjalnie nie utrzymują stosunków dyplomatycznych, to jednak wspierają Tajwan w jego wysiłkach związanych z zapewnieniem sobie niezależności. A tu mamy wiadomości z Zatoki, czyli z Zatoki Perskiej. Kuwait Petroleum Corporation poinformowała wczoraj, że dokonała gigantycznego odkrycia ropy na polu Al-Naktata na wschód od kuwejskiej wyspy Failaka. Zasoby szacuje się na około 3,2 miliarda baryłek. Dyrektor generalny KPC Sheikh Nawaf Saud Nasir Al-Sabah powiedział w filmie opublikowanym przez firmę na platformie Twitter, że zasoby nowego odkrycia odpowiadają całkowitej produkcji kraju w ciągu 3 lat. Czyli całkiem dużo, a przypomnę, że Kuwait od dłuższego czasu inwestował w branże, które mają zapewnić dalsze istnienie, albo raczej dalsze wygodne funkcjonowanie tego kraju w sytuacji, kiedy dojść może do wyczerpania zasobów ropy. Więc przedłużenie istnienia branży petrochemicznej w Kuwejcie na jakiś czas została w chwili obecnej zapewniona. Choć nie aż na tak długo, jakby sobie tego życzono. A to widać jabłka. Jabłka mocno związane wizerunkowo z Polską, bo Polska jest wielkim ich producentem i eksporterem. I zdaniem przeprowadzonego
a raczej wniosków z przeprowadzonego badania, podobno blisko 80% polskich konsumentów deklaruje kupowanie żywności ekologicznej. Badanie na zlecenie Polskiej Izby Żywności Ekologicznej przeprowadziło stowarzyszenie Delta Partner. I ten odsetek podobno sukcesywnie rośnie, podobnie jak wartość rynku ekologicznej żywności, która według szacunków NIK wynosi już około 2 miliardy złotych. Rynek ten osiągnął tą wartość w roku ubiegłym, a perspektywy są podobno bardzo dobre. Na Zachodzie są o wiele większe procenty w stosunku do żywności konwencjonalnej, więc w ciągu najbliższych 5-10 lat będziemy raczej mocno gonić Zachód pod tym względem, powiedziała agencji Newseria Biznes Krystyna Radkowska, prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej. Według badań NIK, nie chodzi o Najwyższą Izbę Kontroli, tylko NIK-u, firmę, konsumenci w Polsce są coraz bardziej zainteresowani prowadzeniem ekologicznego stylu życia, aczkolwiek jest to dużo, dużo droższe. Ten zwrot w kierunku bio oraz eko wiąże się najczęściej z preferencjami kobiet, głównie tych w wieku 30-39 lat, które uzyskują wyższe dochody oraz wyższym czynnikiem decydującym o wyborze ekologicznej żywności może być też posiadanie rodziny, ponieważ trzeba dbać nie tylko o siebie, ale o innych. Badano kanały podstawowe, takie jak hiper i supermarkety, dyskonty i sklepy spożywcze. Rynek produktów z certyfikatem bio w tej chwili się rozwija. Jest to jak na razie niewielki wycinek rynku spożywczego, mniej więcej 0,5%, natomiast ważne jest to, że ten rynek rośnie nie tylko wartościowo, ale i wolumenowo. Z roku na rok jest to wzrost na poziomie około 4%. Polscy konsumenci kupują produkty z certyfikatem bio najczęściej w dyskontach. One odpowiadają za prawie 50% obrotów. To tam wydajemy najwięcej na produkty z certyfikatem. Natomiast możemy je kupić również w hiper i supermarketach, które generują około 12% obrotów oraz w małych sklepach spożywczych, które stanowią 1/4 tego rynku. Produkty bio wciąż są też droższe od produktów konwencjonalnych, natomiast ta różnica cenowa się zmniejsza. Paradoksalnie inflacja sprzyjała rozwojowi rynku bio, ponieważ ona była największa dla takich kategorii bazowych jak mleko, masło czy cukier. Natomiast cena produktów bio wzrosła podobno w niewielkim stopniu, więc różnica cenowa się zmniejszyła. No cóż, ja to widziałem troszeczkę inaczej. Te rzeczy bio też mocno urosły, moim zdaniem, ale tu mogę być nieobiektywny, może ktoś ma inne obserwacje. Tymczasem, tak, to słowo dosyć często u mnie gości, przepraszam, eksperci BNP Paribas, tego banku, o 1/4 obniżyli prognozy wzrostu polskiej gospodarki na ten rok. Ich zdaniem jej siła miała być oparta o 3 filary, ale jeden z nich się chwieje. Do tej pory ekonomiści dość zgodnie z optymizmem patrzyli na przyspieszającą polską gospodarkę. Prognozy dotyczące wzrostu PKB były dość zbliżone. W piątek światło dzienne ujrzał jednak raport BNP Paribas, w którym eksperci przyznają, że nie są już takimi optymistami i spodziewają się tylko umiarkowanego wzrostu PKB w tym roku. Ta rewizja w dół dla prognozy wzrostu PKB w Polsce dotyczy prawie 1%, czyli zejście do 3 z około 4 to o 1/4. Ekonomiści tłumaczą, że rysując scenariusze makro na bieżący rok, ich optymizm względem prognozowanej skali ożywienia gospodarczego oparty był na 3 filarach. Znaczącym wzroście wydatków konsumpcyjnych napędzanych wyraźnie wyższymi dochodami gospodarstw domowych, skoku spożycia publicznego związanego z dużymi podwyżkami wynagrodzeń w sferze budżetowej i postępującemu odbiciu aktywności gospodarczej w Europie Zachodniej. Ciekawe dlaczego w materiale ogólnodostępnym nie zaznaczono, który z tych czynników okazał się być słabszy. Ja uważam, że tu chodzi akurat o aktywność gospodarczą w Europie Zachodniej, ale pewności nie mam. A to jest scena z magazynu firmy Amazon. No, giganta sprzedaży, dystrybucji. Otóż firma Amazon ogłosiła, że w roku ubiegłym zasilała całą swoją globalną działalność, w tym centra danych, budynki korporacyjne, sklepy spożywcze i centra logistyczne, w 100% energią ze źródeł odnawialnych. Jak przekazano w komunikacie, firma pierwotnie zakładała, że ten cel udaje się osiągnąć w roku 2030. Ostatecznie jednak udało się tego dokonać 7 lat szybciej. Firma przez 4 lata z rzędu była największym korporacyjnym nabywcą energii odnawialnej na świecie i zainwestowała w ponad 500 projektów solarnych i wiatrowych. Firma deklaruje, że nadal będzie intensywnie inwestować w projekty związane z energią słoneczną i wiatrową, będąc jednocześnie
badając jednocześnie inne bezemisyjne źródła, jak energia jądrowa, magazynowanie energii w akumulatorach i nowe technologie, które mogą pomóc w zasilaniu działalności przez nadchodzące dziesięciolecia. Tak powiedziała Kara Hurst, wiceprezes do spraw ogólnoświatowego zrównoważonego rozwoju w firmie Amazon. Gigant z USA zapewnia, że również w Polsce inwestuje w OZE. Firma ma aktualnie 3 farmy w Polsce, w tym 1 fotowoltaiczną i 2 wiatrowe. A na koniec trochę śmichu, chichu, ale nie dla każdego. A jeśli już, to przez łzy. Chodzi o marynarkę wojenną Iran. Szanowni Państwo, takie incydenty w portach to rzadkość, a teraz Iran musi się zmierzyć z bardzo przykrymi konsekwencjami, jakie wpływają bezpośrednio na potencjał bojowy kraj. Otóż 7 lipca irańska marynarka wojenna otrzymała kolejny potężny cios z nieoczekiwanego kierunku. Wtedy to bowiem fregata Iris Sahand tegoż kraju wywróciła się i zatonęła podczas rutynowych prac w swoim macierzystym porcie, czyli Bandar Abbas. No, zdjęcia do sieci trafiły dosyć szybko, jak na lewej burcie sobie okręt leży, wystaje osłona, obudowa sonaru i tak dalej. A nie jest to pierwszy lepszy okręt, bo Iris Sahand to fregata, no tak to klasyfikują Irańczycy, o wyporności 2,5 tysiąca ton. Jeżeli chodzi o fregaty krajów zachodnich, to zaczynają się tak naprawdę od 3,5. I długości 95 metrów, która stanowi poważny element, istotny element marynarki wojennej Iranu. Wyposażona w zaawansowane pociski woda-woda i woda-powietrze, baterie przeciwlotnicze oraz nowoczesne systemy radarowe, jak na Iran. A jej projekt zapewniać miał wysoką wszechstronność zarówno w zadaniach bojowych, jak i obronnych, czyli i ofensywnych, i defensywnych. Co ciekawe, ta fregata została zbudowana w roku 2012, ale do służby weszła dopiero w roku 2018. Zaprojektowano ją do zaokrętowania około 140 członków załogi, napędzana 4 silnikami diesla, umożliwiającymi osiągnięcie maksymalnej prędkości 56 km na godzinę. Uzbrojona w zestaw, typowy zestaw uzbrojenia, kopię 76-mm armaty morskiej Otomelara, kopię nazwaną Fire-27, artylerię przeciwlotniczą, pociski woda-powietrze i woda-woda i torpedy przeciwokrętom podwodnym. Posiada również lądowisko dla helikopterów i może pływać z helikopterem Bell 212 na pokładzie. Ale to przede wszystkim system przeciwlotniczy Command do zwalczania zagrożeń powietrznych był najważniejszym elementem tegoż okrętu. Na szczęście dla Irańczyków okręt znajdował się na płytkich wodach portowych, co umożliwiło szybkie zrównoważenie jednostki. Jest szansa, że będą ją podejmować, żeby przywrócić ją do służby poprzez odpowiedni remont. No ale przypomnijmy, ile takich rzeczy się ostatnio dziwnych Iranowi zdarzyło. To 12-letni zaledwie okręt wojenny i był w porcie pod opieką specjalistów, jak wiele innych okrętów irańskich w ostatnim czasie. Trzeba pamiętać, że w styczniu 2018 roku irański okręt Sahand Damavand utknął na mieliźnie, po czym wywrócił się i zatonął, a 3 lata później doszło nie tylko do pożaru i zatonięcia okrętu Kark, ale też przewrócenia się okrętu Taleja w suchym doku. To wszystko sugeruje, że Iran musi albo poprawić procedury, albo stopień wyszkolenia swoich ludzi odpowiedzialnych za eksploatację oraz konserwację okrętów. Czy można w tym wszystkim widzieć, słyszeć jakąś inną narrację dotyczącą na przykład długich rąk innego kraju, z którym ma Iran kiepskie relacje? No cóż, niektórzy tak mówią, a my możemy tylko zadać takie pytanie i patrzeć, czy coś na ten temat wiadomo. I to by było na tyle w dzisiejszym spotkaniu. Jeżeli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami, wspierania kanału w każdy opisany na kanale sposób, a także do tego,
chciałbym się nawiązać, że wszystkim tym, którzy wspierają, to bardzo Wam serdecznie za to dziękuję i zachęcam do współpracy innych widzów, fanów. Ogólnie rzecz biorąc, pozdrawiam serdecznie Lisowczyków i właśnie, tu jest kwestia do rozstrzygnięcia, jak będą chciały koleżanki, bo jedni mówią Lisowczynie, drudzy Lisowianki. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.